Szanowni Państwo, kochani moi, nazywam się Kononowicz Krzysztof, nadal swojego imienia nie zmienił i nie muszę zmienić i nazwiska. Szanowni Państwo, chciałem zaapelować do kobiet. Krzysztofie, ogółem. Witam Panie Wojciechu. Chciałem zaapelować do dziewczyn, do kobiet, ażeby zaczęli oglądać moje filmy na internecie. Na moim YouTubie razem z moim przyjacielem Wojciechem Suchodolskim i może coś masz do powiedzenia dla kobiet? Ja uwielbiam wszystkie wspaniałe, kochające kobiety samotne, może któraś będzie chciała się zapoznać bliżej ze mną na gogiel, mogiel, na coś jeszcze, na lizanie nie wiadomo czego jeszcze. A teraz, szanowni Państwo, otwieram cukier. Kupiłem w sklepie kilo. Kupiłem sobie jajeczka. Nie mogę inaczej pokazać, tylko tak, dlatego że jajkę tylko tak się pokazuje. Otwieram. Szanowni Państwo, kochani moi przyjaciele, chcę dla Was pokazać, jak się robi gogel mogel. Kiedyś na wsi, tam gdzie ja mieszkałem, zawsze często, gęsto moja święta pamięci babcia. Niedobry robisz, ja lepsze zrobię. Wszystkie panienki będą stały pod bramą i patrzyły się i daj spróbować, daj polizać. Życzę tobie, żeby z całego serca, żeby tak się spełniło się. Już patrzę, może gdzieś stoi. A teraz już. Tak, biorę jajeczko. Łyżeczkę się wyjmuję. Do kubeczka. Skorupkę tu. Dwa jajeczka bije się. To ile chce może jajeczek do gogla mogła wbić. Ja wbiłem dwa jajeczka sobie. Na każde jajko do gogla mogla sypie się taką łyżeczkę. Cukru. Dwie i to robi się tak. A tu zabrakło chlebka, panowie. Trzeba po chlebek panie iść jeszcze. Może jeszcze jedno jajeczko palne sobie. No, to będzie lepszy gogol mogel. To nie znasz. Trzeba dosypać jeszcze. O. I teraz będzie gogol mogel. Jajeczko zamykamy. I bijemy, aż pianka będzie taka. Proszę Państwa. O, tak się robi. O. Cukru się nie żałuje. To musi być naprawdę wspaniałe. Trzeba po chlebek iść. Kto pójdzie po chlebek? Jakby z chlebka to się je. Nie, z chlebkiem, panie Wojtku. Nie. Ja idę. O, takie to musi być. O, to takie musi być. O. O. I teraz jeszcze tak. Trzeba chlebek przynieść. Dzisiaj Jagiellonia ogółem gra. To strzeliłby bramkę, to od razu bym taki kubek dla niego skogiel mogiel, żeby lepiej biegał i lepiej bramki strzelał. O.
To jest właśnie to. Chlebek Boży przyniosłem. No, takie to powinno wyglądać. O, tak powinno wyglądać, o. Żeby teraz jakaś fajna kobieta przyszła, czy dziewczyna, to bym poszedł pod bramkę i byśmy razem te kubeczek zjedli sobie smaczny. Żeby do mnie przyszła jakaś dziewczynka, to bym oddał cały dla jej kubeczek tego kogla mogla. Sam by nie jadł. To siebie oddaj lepiej. Chlebek do środka. A tak się robi, się Wojtek. A, zapytaj się, ale ty nie masz kogo się zapytać się, żeby mama twojej świętej pamięci. Zaraz trzeba całą kromkę chleba. No gogla mogla. Ale to dobre. O! Aż piesek. Piesek tego nie je, szkoda. To byśmy razem jedli sobie. O! I teraz tak. Proszę państwa. O! I tak się robi. Na zdrowie Jagiellonii. Niech dobrze gra, bramki duże strzela. Za zdrowie Jagiellonii, żeby strzelili 8. Nie ściągaj moich tych. Popraw się trochę. A nie, co ja dobrego powiem, a ty od razu ściągasz. Ja nie ściągam, bo ja nie kobieta. Nie wiem,